Siemanko, siemanko. Czas przygotować motory do sezonu. Ja dzisiaj będę wymieniał olej w mojej Hondzie CBR 900 Fireblade. To jest właściwie Street Fighter. Także pokażę wam, ile oleju się wlewa, jakie są podstawowe zasady. No i tyle. Pierwszy raz właściwie będę wymieniał olej w tym motorze, także zobaczymy, jak to pójdzie. No i jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Pierwsza podstawowa zasada, trzeba rozgrzać olej. Wiadomo, jeśli olej jest rozgrzany, ciepły, jest bardziej ciekły. Także odpalę i poczekam, aż się troszeczkę zagrzeje. Kluczyk. Dobra, silnik rozgrzany. Jeśli macie obudowę do ściągnięcia, to lepiej sobie tę obudowę ściągnąć moim zdaniem wcześniej. Ja bym to po prostu zrobił w takiej kolejności. Ja mam tylko tutaj na dole tą osłonę silnika. Są zaledwie 4 śrubki, także działam dalej. Pierwszy raz wymieniam olej właśnie w tym motorku, w tej Hondzie i widzę, że ta moja miska, której zazwyczaj używam do spuszczania oleju, jest po prostu za wysoka, więc muszę coś wykminić. Dobra, znalazłem taki pojemniczek. Myślę, że nie jest wystarczająco duży, natomiast mogę przytkać zawsze palcem, przelać do miski i podłożyć drugi raz. Widzicie, to jest na przykład coś, czego nie przewidziałem. Myślałem, że mi ta miska wejdzie bez problemu pod motor. Jakbym miał podnośnik i musiał być ten podnośnik taki na tył, na tylne koło. Kiedyś sobie kupię, na razie nie mam siana, ale poszło. To się nasypiłem na pierwszy raz. Nic nie widzę tutaj skomplikowanego. Poza tym, że trzeba naprawdę jakąś dobrą miseczkę sobie zapodać. Taką szerszą, podłużną, dobrze by było, żeby już podchodziła pod filtr oleju. No i tyle. To tak naprawdę pokazuje, że każdy może to zrobić. Dobra, dokręcę śrubę, wezmę filtr, wylejemy olej. Tulo Skerbor TFS Mesh Token Nomenol. Tłumaczymy na polskie. Ja polecam ogólnie olej Motul. Filtr. No, widzę, że ten filtr oleju to jest filtr KN, ale ogólnie filtry do Virago, do Hondy, oleje kupowałem na stronie lois.ie. Sprzedają na całą Europę. Mają też w języku polskim. Lepszych cen nie znalazłem, może w Polsce gdzieś tam znajdziecie lepsze ceny. Zamawiałem 3 oleje, zamawiałem 3 filtry, akumulator. Nie płaciłem za przesyłkę, oni też mają dosyć ciekawe oferty. Na przykład plecak kupiłem Sylwii za 9 euro, przeceniony z 59 euro i dzisiaj jak sprawdzałem to ciągle jest w takiej cenie, 40 parę złotych, także wydaje mi się, że dobra stronka, dobry sklep internetowy, można sobie zerknąć. Fajna sprawa na tej stronce internetowej, tej lewis.eu, nie ma znaczenia. Możecie sobie wpisać markę swojego motoru
i do niej bezpośrednio od razu są dedykowane oleje, filtry, części, także bardzo wygodna strona. Są też informacje zawarte, ile na przykład mieści się oleju z filtrem, bez filtra. Tutaj wychodzi 3,6 z filtrem, także będę wlewał po litrze. Dobra, wlewam ostatnie 600 ml, 3 600 litry zalane. Jak widzicie, trochę naciaprałem, trochę pociaprałem, ale tak naprawdę te moje filmiki mają pokazać to, że każdy jest w stanie sobie zrobić sam różne jakieś takie pierdołki, serwisy, takie prostsze oczywiście. I nawet jak coś pójdzie nie tak, to można to w miarę opanować. No i tyle. Dobra, skręcam to, odpalę i niech sobie pomamla ten olej troszkę. No i zrobione. Mam jeszcze się troszkę tego oleju, będzie musiało wypalić z rury. Przetrzeć, można przetrzeć, ale nie ma wszystko, co są.